nie było. Co robisz? A drugi tydzień to przyjechaliśmy na mecz. Nie? Jaki mecz? Lechii Gdańsk z Piastem Gliwice. Jak w Różynie? Bardzo ładny stadion. Pierwszy raz tu jestem. Masz same konferencje, no? A jakie prognozy? Jak się stawiasz? Prognozy tylko pozytywne. Mam nadzieję, że będzie zwycięstwo na koniec tego roku. Michał, znasz wyjściowy skład? Za. Co z tego będzie? Co z tego będzie? Będzie zwycięstwo. Pierwsze po długiej przerwie wygramy dzisiaj w Gdańsku, gdzie nie wygrywaliśmy od sezonu mistrzowskiego. I możemy odetchnąć z ulgą, bo potem jest przerwa. Czy mamy jakieś zaskoczenia po poznaniu pierwszych składów? A w której drużynie? No, w Piasta. No bez wątpienia Kirejczyk, tym bardziej, że akurat słucham sobie wywiadu trenera Ato Wukowicza i mówi jasno, postawiliśmy w tym momencie na tych, którzy są najlepiej przygotowani. To rozumiem, że Kirejczyk jest lepiej przygotowany od Wilczka do tego meczu, trener wie co mówi, zobaczymy jak to będzie. Zastanawiałem się jak zagrają w ogóle, bo Lechia ostatnio grała na trójkę z tyłu, ale nie trzeba na to odpowiadać, bo wracają do starego stylu, grają normalnie czwórką, więc i Piast czwórką. No a tak to chyba bez zaskoczeń, no, zobaczymy jak to będzie wyglądało. A w tym meczu obie drużyny na koniec roku będą chciały troszkę się otworzyć i zagrać bardziej pod wynik, czy raczej bezpiecznie? Oj, myślę, że nie, że chociaż patrząc na skład Lechii jest bardzo ofensywny, bo jak wychodzą w jednym składzie od razu w jednej 11 i Flavio i Zwoliński, to znaczy, że trener chce grać do przodu. Zresztą myślę, że po tych, nie licząc dwóch meczów z Legią, w którym też prowadzili w jednym i w pucharowym, i w ligowym, zdaje się, dostali takiego małego kopa. Mówi się, że potrzeba czasu, aby ta nowa miotła zaczęła zamiatać, ale wydaje się, że w Lechii rzeczywiście, mimo że zmiana Kaczmarka na Kaczmarka wydaje się tylko kosmetyczną, to jednak coś drgnęło i zaczynają punktować, co nie jest dobrym zwiastunem dla Piasta. No zobaczymy, jak ta nowa miotła w Gliwicach, kiedy zacznie wymiatać. Dawaj chłopie, jademy! Dawaj, gry! Mamy to w końcu, ważne zwycięstwo, naprawdę. Cieszy w końcu. Łączno od września nie wygraliśmy. Panowie. Naprawdę ciężki mecz, ale robota i 3 punkty są, to bardzo cieszy. Najważniejsze. W końcu. Dla Łodzików w końcu są, jest zwycięstwo pragnione. Teraz będziemy szli w górę. Potrzebują w końcu okazja, żeby pogratulować za wygraną. Naprawdę gratulacje duże, bardzo ważne zwycięstwo dla nas. Zasłużone też, wywalczone dużą determinacją, dużym zaangażowaniem wszystkich. To jest to, co potrzebujemy. That's what we need, this kind of determination and commitment of all of you. Then you can expect that you will have something from the pitch, like you well deserve today. So big congratulations. It's also fantastic feeling for me. You wait from the September to win. I wait from the much longer last game last season. So ja nie wygrałem jeszcze dłużej od was, także bardzo się cieszę, że mamy wspólny powód do radości i nie wiem, jaki jest tutaj u was zwyczaj, ale na pewno ktoś powinien zarzucić I jak mogę wybrać, to bym poprosił Pablito Escobara. Biały małata. Trema go zjada. Kto dziś wygrał wasz mecz? Kto dziś wygrał wasz mecz? Moje przewidywania co do wyniku się sprawdziły. Przewidywałem, że wygramy mecz 3-1. Nie, tak naprawdę 2-0, no ale wygraliśmy, no i jest dobrze. Dzięki. Dzięki, Michał.